Dobra. Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj jest piękny dzień. Ale nie, nie o tym. Dzisiaj pierwszy dzień FIWE. Słuchajcie, pierwszy dzień FIWE. Lecimy na całe dwa dni. Dzisiaj jest sobota, więc pierwszy dzień. Ja już jestem gotowa. Jak widać. Słuchajcie, jestem po porannym cardio. Oczywiście swoje... Jestem tydzień przed startem, więc... będzie się działo. Okej, okay, wszystko mam zabrane, posiłki zrobione. Ostatnią rzeczą jeszcze, jaką muszę zrobić, to wypić kawę. Piję kawę i lecimy na FIWE. Jestem już w drodze na FIWE. Jestem bardzo podekscytowana, ponieważ dużo moich znajomych startuje również w zawodach, więc będę miała okazję ich zobaczyć po długim czasie na żywo, na scenie. No i oczywiście mega, mega, mega się cieszę, bo wszystkich, których praktycznie nie widzę cały rok, zawsze się spotykamy w jednym miejscu, właśnie w ten weekend, w targi, na targach. Także lecimy sobie na expo właśnie, myślę, że za jakieś 8 minut będziemy. No i co? I do zobaczenia! Zobaczcie, co ja dostałam, nie? Zobaczcie to od tego gościa. Wie, jak mnie udobruchać. Nie, naprawdę koty są. Zaraz ci przyniosę resztę. Dzięki. Do zobaczenia. Szkoda, że teraz nie mogę. Może to i dobrze, bo bym całe słoik zżarła. Są tak dobre. Jadła się kiedyś? To dobrze. Może mi było ten parka. Dobra, bo się podnieciłam. Nie mam już siły. Nie mogę. Mój bodyguard. A tak by the way, najlepsze ciary w Warszawie, nie? Proste, proste. Ada ma plemnika ode mnie. To ona mi zrobiła tego plemnika. Właśnie na dzień drugi FIWE, generalnie mega, mega, mega pozytywnie, bo wczoraj naprawdę było super, ale niestety na temat samych targów i zawodów za dużo się nie mogę wypowiedzieć. Mam nadzieję, że dzisiaj więcej zobaczę, bo wczoraj no nie pozwoliliście mi odejść od stoiska Wake Up & Squad i praktycznie, jeżeli
jak już tam weszłam w momencie, do samego końca tam byłam i dosłownie byłam może kilka razy w toalecie i na tyle. Także dzisiaj planuję bardziej pokrążyć, popatrzeć, co tam się w ogóle dzieje. Z moich obserwacji wynika, że było naprawdę dużo ludzi, chyba więcej niż w zeszłym roku, co nie? Chyba było więcej. Zobaczymy, jak dzisiaj będzie. Zobaczymy. Wczoraj było bardzo widowiskowo, bo wychodziły bikini dziewczyny, także na to zawsze dużo ludzi przychodzi. Z wiadomych względów. No, a dzisiaj zobaczymy, no zobaczymy. Zaraz tam będziemy. I co? I widzimy się dzisiaj. Dzień drugi. I'm not sure, I will check all the competition around November, December and one of them. Oh yeah. And you? Next Sunday? Oh, on the Sunday. Which competition is it? Padova, Italy. Yamaha Motopro Cup. Okay, yeah, and it, then yeah. Hungary, maybe then Tokyo, Japan. I'm gonna do. I was thinking to make those jobs in Tokyo, Japan as well. If really? I got in shape, but of course I just started. But let's see. I'm not sure. I'm so happy. So I'm gonna do 5 shows this year, and next year I will see. I don't know yet. Are you from Poland? Yeah, I'm from Poland. Yeah, I won my pro cup last. Big Man Weekend in Benidorm, Spain. Really? Yeah. So you're fresh. Fresh, young blood. Nice. You can send me the picture when you take it so I can follow you, okay? Yeah, obviously. So let's take a photo, baby. Nie wiem, ja tutaj tracę rachubę czasu totalnie. Już najbliższą koszulę. A tam. Chyba trwają dzisiaj do 17. My już mamy godzinę 15. Jeszcze lecę tylko do Marti bikini. Właśnie pokażę wam moje bikini na ten sezon nowe. No i co? Podsumowując, kolejny dzień dzisiaj wspaniałych ludzi wokół mnie. Bardzo wam dziękuję za tą energię. Naprawdę tydzień przed startem było mi tego trzeba, dosłownie. Mimo, że jestem zmęczona, jestem zmotywowana na maksa i cieszę się, że mogłam każdego z was, który do mnie podszedł, poznać osobiście. Naprawdę. Big love. Idziemy teraz, pokażę wam moje dzieło sztuki nowe. Pasujemy do siebie. Ja trochę zróżowiałam, ale pasujecie do bluzki. Dobra, to jest moja Marti. Słuchajcie, najlepsze bikini na świecie. No.
to od zawsze u mnie. Tak, od zawsze u Marti. To jest sprawczyni mojego pięknego wyglądu na scenie. Mamy coś nowego dla ciebie. Masz coś nowego dla mnie? Pokazuj. Naprawdę? Na lawendę tym moja, no, moje nowe cacko. Słuchajcie, moje nowe cacko! Jeszcze wjedzie w tym sezonie. Jak ty mnie widzisz w tym kolorze? Pasuje ci do włosów. Będzie pięknie. Marti robi dla każdego, dla wszystkich, dla wszystkie federacje. Oczywiście, no czy ja muszę to opisywać? No nie, no nie muszę. Produkt się sam broni. Wejdźcie na stronę, mam zdjęcia, galerię, także możecie zobaczyć. A i piszcie śmiało, odpisuję każdemu wiadomości i szybko, szybko. Także i do tego jest zajebista. Kochana.